czyli transmisje, na których zamiast klasycznie grać w gry, ludzie wychodzą z domu i nadają na żywo z zewnątrz. Streamy te cieszą się ogromną popularnością, a jedną z osób, która najlepiej wykorzystała ten trend w Polsce, był Meduza. Zaledwie 2 miesiące z małego streamera, który zbierał po 200 osób na transmisję. Ej, nie wiem jak wy, ale ja osobiście nie jestem fanem za bardzo streamów IRL. Ja lubię jak stream IRL jest eventem u streamera, na przykład, nie wiem, u Slayproxa czy u kogoś, że wiesz, że ja lubię ten jak stream IRL jest tym takim eventem, że ej, ten jebany nerd sprzed komputera wyszedł dotknąć trawy. Ja lubię to, nie? Ja lubię jak IRL-y nie są main contentem, tylko są tak raz na jakiś czas, jak ktoś wyjdzie po prostu. Że jak to jest ten taki mega event, to jest wtedy G. Mergani? Tylko po to, by chwilę albo zony. Twitcha stać się jego wrogiem. Jego niedawna widownia odwróciła się przeciwko niemu. No. Jego wyniki również mocno się pogorszyły. Z drugiego miejsca w listopadzie spadł na 73 w styczniu. Przerobiło, a który jestem w tym miesiącu? Nawet nie wiem. Dałbym sobie jakieś 110 miejsce bym sobie dał w tym miesiącu. 82? Damn! Nawet top 100, suko! Zrezygnować całkowicie. Plus 94? Serio, kurwa? 94 w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale to widać, że ja w tym miesiącu, ja w tym miesiącu zacząłem o wiele więcej streamować, tak? Są praktycznie codziennie streamki, poza weekendami. No to tak. Let's go. Streamowania. I dzisiaj przedstawię wam, w jaki sposób nie nadaję do prowadzenia live'ów w tak złym kierunku. Meduza w internecie stworzył już od 2016 roku. Kurwa, długo. I od samego początku szło mu to bardzo dobrze. Jego popularność przyszła bardzo szybko. I co ciekawe, z własnej woli uznał, że do wbicia 100 tysięcy subskrypcji nie będzie współpracował z żadnym innym twórcą, aby nikt nie zarzucił mu, że ten wybił się na kimkolwiek. Po przebiciu tej bariery nagrywał na pewno z Blowkiem, czyli ogromnie popularnym twórcą. Co niewątpliwie przyczyniło się do wzrostu jego internetowej kariery. Czy gonienie klauna z koszali na zbok zdalenie DJ Polsajka. Od typowe rzeczy, które robił każdy w tamtym czasie. W roku 2018 przebija barierę miliona subskrypcji. Jego kanał idzie bardzo dobrze. Wchodzi jednak rok 2019. Trickfighty niesamowicie się rozwijają. No. I Meduza dołącza do tego trendu. Walkę wygrywa, jednak prawdopodobnie wystąpił tutaj ten sam problem, co u Malczyny. A z kim on walczył wtedy, bo nie pamiętam nawet. Płonny, jeżeli chcemy wyjść dobrze przygotowani do walki. Z koszali, i niestety, ale jeżeli podejmujesz decyzję o poważnych treningach, to twoja kariera internet wszystkie swoje walki do tej pory wygrywał. Piotr Knaś, Maciej Rata i Dawid Narożny. Nice. To co, on ma na razie 100% win ratio, tak? Czy gdzieś jeszcze walczył i przegrał? Czy on ma 100% win ratio we wszystkich federacjach? Bo on chyba jeszcze gdzieś walczył, nie? Chyba w Prime walczył? Ale chyba też wygrał. Takie jego zasięgi mocno na tym cierpiały. Stawał się coraz mniej znaczącą postacią w internecie. Zdawał po swojej drugiej walce na High League, odpalił swój projekt Meduza House, który miał być spóźnioną odpowiedzią na YouTube'owe ekipy. Ciężko jednak nie nazwać tego projektu niewypałem. Ja nawet o tym nie usłyszałem, a jestem aferkowiczem. Odcinek zebrał zaledwie 37 tysięcy wyświetleń. Okej. A kolejne nie szły dużo lepiej. Projekt więc niedługo później został zakończony. Na jednym z wywiadów mówił wprost, że nie chce póki co walczyć, dopóki nie odbuduje swoich zasięgów. I zapowiadał, że wróci do łask młodzieży. Chciał to zrobić za pomocą serii vlogowej. Jednak wszystko potoczyło się troszkę inaczej. Jednak wszystko zmienia się 17 września. Tego dnia odpala swojego pierwszego pełnoprawnego streama IRL. Na samym streamie pojawia się też Franio, czyli ówczesny numer 1, jeżeli chodzi o streamerów IRL. Do Meduzy więc przychodzi jego widownia, która... No Franio jest chyba najbardziej, jakby to powiedzieć, stabilnym, tak? Streamerem IRL. Żadnych jakichś tam banów chyba nie wyrwał większych w ostatnich tam... Chyba od dawna nic nie wyłapał Franio. Albo kiedykolwiek wyłapał? No, ostatni ban 2 lata temu. No to kurwa. Longest ban 14 dice. Huch, to ja miałem tak 3 dni, 2 lata temu. God damn. Wydawało się, że jest on stworzony do streamów IRL. W tego typu streamach najważniejsze są interakcje z ludźmi. Biegałem po pociągach. W tym aspekcie zachowywał się po prostu jak postać z bajki. Za co był ban? Za nagiego chłopa na pociągu. No to było tak, że polazłem srać i włączyłem jakiś tam filmik. I to on jakby ten filmik był safe w kurwę, jak ja go tak szybko przejrzałem, że chłopy sobie po prostu robią jakiś parkour. I nagle jak poszedłem srać, to oni gdzieś pod końcówkę filmu dosłownie, pod taką mega końcówkę filmu, zaczęli biegać po pociągach. Takich wiecie, w Niemczech, że jechał pociąg, oni Subway Surfers IRL robili, kurwa. I chłop, nagle jeden z nich stwierdził, że dupę, kurwa, pokaże. I wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że ten film, w tym filmie ta dupa była, uwaga, zacenzurowana.
To jest w tym kurwa wszystkim jest najlepszy. Dostałem bana za ocenzurowaną dupę. Czasami Twitch strzela tak kurczę dziwnie. Żadnego wstydu podchodzi do losowych ludzi. Bez skrępowania zagadywał, powtarzając przy tym swoje teksty jak Kongo czy Dzić. Kolejnym z powodów tak dużego sukcesu Kongo TV było wykorzystanie pewnego zjawiska, które występuje ale na streamach Kongo. IRL. Z nieznanych mi powodów widzowie IRL bardzo, ale to bardzo lubią, kiedy na streamach pojawiają się dziewczyny. Najlepiej. Czy właśnie Kostka zasugerował, że widzowie IRL to stulejarze? Huch? Kiedy stream dotyczył ich relacji, to liczby szły niesamowicie do góry. Ja to w 100% rozumiem. Patrząc na to, jak wygląda rynek baseniar, to IRL-owe aktorki to jest podobny, jakby wiesz. W listopadzie do grupy dołącza Marcin Dubiel. Rozpoczyna działalność swojego kanału i również zdobywa ogromne liczby. Ej, nie wiem widzowie, ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jak ktoś daje suba z Prima, jeszcze rozumiem. Ale dawać suba z własnej kieszeni takiemu na przykład Dubielowi? Ja nie rozumiem tego. Oczywiste, że on się zawinie po tygodniu. To jest ultra oczywiste, że on się zawinie po tygodniu. Bo jakby on nadal streamował, w 100% rozumiem. W 100% to rozumiem. Ale jak chłop zawija się po tygodniu, to bez sensu. Głównym zamysłem subskrypcji jest to, że subskrybujesz co miesiąc, nie? Wiesz o co chodzi? Skąd mieli wiedzieć, że się zawinie? Nie, no widzu, nie udawaj. Nie udawaj, przecież to jest kurwa jak 2 plus 2, obvious. Że on przyjdzie, zobaczy, on mówi tak, ja pierdolę, meduska ma taki kurwo dymy, to ja też chcę. A potem powie tak, elo. Swój pierwszy miesiąc streamowania zamyka za średnią ponad 7000 osób na streamach. Meduza, no. Franio i Marcin. Ile Dubiel streamował? Aż kurwa muszę sprawdzić. On streamował miesiąc. No, półtora powiedzmy. Półtora. Że mi Amazon Prime oddaje. Z Amazon Prime też jest sprawa taka, że jednak to nie idzie stricte z twojej kieszeni, nie? Nie jest ci hajs pobierany z twojego PayPala czy z twojej karty, a za twojego suba prime'owego płaci nikt inny jak łysacz Jeff Bezos, tak? Więc to też delikatnie inaczej wygląda. Bo dużo ludzi kupuje sobie tego Prime'ika na rok i masz wypierdolkę, nie? Bo jednak ten Prime jest jakby darmowy, jest wliczony w tego Prime'a. Ten subik jest darmowy, jakby nie patrzeć. Dostajecie coś z Prime suba? Ha, fun fact. Sub prime'owy dla streamera daje nawet więcej niż sub z waszej kieszeni. To jest dla mnie najbardziej niesamowite, że sub prime'owy daje chyba 10 centów więcej niż sub zwykły dawany z waszej kieszeni. Dlaczego? Nie wiem, mnie nie pytajcie. Meduza był drugim największym streamerem w Polsce, Franio trzecim, a Marcin był szóstym. Niestety jednak był to też ostatni miesiąc dominacji Kongo. Oj. Większość osób spodziewała się prędzej czy później spadku widowni u Meduzy. Rzadko ktoś wchodzi tak szybko na sam szczyt i się na nim utrzymuje. Po prostu musiało. Ej, no właśnie. Jednak prawdopodobnie. Zauważyliście, że chyba nie ma nikogo na polskim Twitchu, kto tak szybko się wyjebał i został. Tylko to często są takie. Meduzka? Optik Mango subskrybuje 5 miesięcy. Teraz XN się trochę odbił, ale ja mówię jakby wiesz, a multi? Nie no, multi rósł, co rozumiesz przez szybko? Że w przeciągu miesiąca od 200 wypierdalasz do 8-10 tysięcy. Bo multi to rósł na przestrzeni całego 2021. On przez cały rok jakby się rozrastał, tak? To nie jest tak, że on miał 300 i nagle jeb 15 tysięcy, tylko on tak rósł, nie? Wiesz o co chodzi? O to mi chodzi, że jakby rósł, tak? A ja mówię o ludziach, którzy się pojawiają i na przykład właśnie z tych 200 w przeciągu miesiąca lecisz do 15 tysięcy. Mówię o tak potężnym przeskoku, wiesz, o tak potężnym przeskoku w tak krótkim czasie. Od półtora miesiąca no i Dubiel w sumie też nieprzerwanie streamował dzień w dzień. I wiele osób będą zaczął najzwyczajniej męczyć. To, co na początku śmieszyło, po czasie zaczął irytować. Multi też warto zauważyć, że miał ze sobą karierę muzyczną YouTube'ową. Dokładnie, też prawda. Też prawda. Tylko, że w takim bądź razie też nie powinniśmy liczyć Meduzy, bo jednak on jest youtuberem od 2016 roku i go zna no, praktycznie każdy, tak? A taką chyba postacią, która faktycznie wypierdoliła totalnie od zera w mega krótkim czasie, to był XN. To jest chyba jedyny taki polski przypadek, gdzie chłop od totalnego zera, którego nie znał nikt, stał się w pewnym momencie topką Twitcha, nie? Potem to zjebał, ale teraz się odbudowywuje. I żebyście mogli w pełni zrozumieć sytuację, muszę wam wytłumaczyć, jak działa czat na Twitch. Twitch to naprawdę specyficzny miejsce. Jeżeli jesteś nowym użytkownikiem, to większość wiadomości z czatu będzie przepełnione niezrozumiałym dla ciebie slangiem, zlepionym z dziwnych słów. Dopiero po zainstalowaniu zewnętrznej wtyczki do przeglądarki, te losowe słowa zmieniają się w emoty, których często... Kurwa,
musiał akurat dać kaca. Co też nie zrozumiesz bez większego kontekstu. Jest to community przepełnione żartami, których ludzie spoza Twitcha nie zrozumieją. A sam humor jest dosyć specyficzny. W dodatku na każdym kanale panują inne wewnętrzne żarty. W przypadku prawda. Community IRL właściwie wszystko, co ludzie piszą na czacie, to żart. Nie możesz się dawać przesadnie sprowokować, bo możesz mieć pewność, że wtedy prowokacje wrócą ze zdwojoną siłą. Czat Tufrania przykładowo często wygląda, jakby absolutnie nikt z jego widowni go nie lubił. Podczas gdy większość osób darzy go z parą sympatią. Niestety, ale Meduzo, pomimo że streamował od 1,5 miesiąca, to nie zdawał sobie sprawy, jak działa ta społeczność. I tutaj zaczyna się sytuacja z listopada. Widzowie zaczęli podpuszczać Meduzę, pisząc u niego przykładowo, że Frania go obraża. Ej, serio, widzowie, tak było? W sensie, na przykład Meduzka łykał rzeczy typu Messi obraża cię na Instagramie? O nie. Michel to jest kozaka, haterów trzeba jebać. Shit! Pago mnie obraża? Jakie z Pago nawet zdjęcie mam? SK1VZ został subskryberem. Jakie z Pago zdjęcie mam? Nawet w ogóle fun fact, jesteśmy almost tego samego wzrostu. No i zobacz, jestem delikatnie wyższy. Delikatnie wyższy, bo ja trzeba głowę gdzieś tutaj, a on ma tutaj. Także tak, kurwa, z pół centymetra wyższy jestem. Ale młody, no ja tutaj miałem 12 lat. Boże, kurwa. To tutaj, ta osoba, co robiła zdjęcie, to pamiętam, że za tą osobą, na takim losowym fotelu w losowym fotelu... To jest kozaka, hejterów trzeba jebać. Losowym fotelu w hotelu, tam stoi kubek, kurwa, z jakimś drinem. Ja tutaj miałem 14 lat, a to było w 2020. Zobacz, jak ja się, kurwa, zestarzałem. Jaki ten streaming jest wymęczający, kurwa, fizycznie i psychicznie. Nie ma go? Ale on oficjalnie powiedział, że nie jest w Kongo? Tak. Mówił tak? No to jego wybór, nie? Jakby ja tam nie będę... Nie. Pomiędzy dwójką widać było lekkie poróżnienie zdań. Ich relacja wydawała się gorsza niż jakiś czas temu. Meduza jednak podczas tej wymiany zdań popełnił jeden duży błąd. Aha. Otóż poskarżył się, że ludzie na czacie Frania go obrażają. I pokazał, że go to boli. O, co było sporym... Nie. Wiecie co to jest dla Twitch czatu? To jest to samo, jak grasz w jakąś gierkę, gdzie jest taki gigantyczny boss, taki olbrzym, kurwa, a ty jesteś takim mikrusem, co nie? Wiesz, o co chodzi? Tym mikrusem jest Twitch chat, jest ten taki wielki boss. I Meduzka, mówiąc, że to go zabolało, to na tym bossie się pojawił taki czuły, czerwony, świecący punkt, w który ty w trakcie walki z bossem masz strzelać. No i co? Widzowie, jako ten młody protagonista, zaczęli strzelać ten czerwony punkt i pokonali bossa. Pod koniec listopada Meduza razem z Marcinem Dubielem polecieli do Egiptu, żeby robić razem streamy IRL. O nie, kurwa. Ja pamiętam tego shota, widzowie, że jak oni siedzą przy stole i Marcin Dubiel mówi, że tam, że oni cię nigdzie nie chcą, czy coś takiego. Kurwa, jak mogę znaleźć tego shota? Chyba wiecie, o czym mówię. Aha. Ty nie chcesz gadać z ludźmi? O. Obraziłeś się? Ty nie będziesz się już odzywał? Ja się nie obraziłem, ale jak nie chcą mnie, to mnie nie będzie po prostu. Jutro będę. Wrócę na chatę, widzę. Nie, ale oni mnie nie chcą, to wiesz, jakby nie będę psuł live'a i jutro sobie wpadnę. U siebie, wiesz, o co chodzi? Ale to nie jest tak, że u mnie ciebie nie chcą. Ciebie wszędzie... Ale to nie jest tak, że u mnie ciebie nie chcą. Ciebie wszędzie nie chcą. Subskrybuje 14 miesięcy, 13 lat omaga. To był taki emotional damage przecież, kurwa. Taki emotional damage. Jak można się było domyślić, po odejściu Frania z Kongo TV, prowokacje w stronę Meduzy niesamowicie nabrały na sile. A jakby tego było mało, streamy Meduzy oglądało coraz mniej osób. Powodów spadku jego widowni jest kilka. Ten nowy król na scenie IRL. Ferrari, który pobił wszystkie poprzednie rekordy IRL, zbierając w jednym momencie... Wydaje mi się, że obecność Ferrariego jeszcze bardziej dobiła Meduzkę niż cokolwiek innego, tak szczerze. W momencie prawie 50 tysięcy osób. Mm-hmm. Co ciekawe, Meduza miał propozycję, żeby polecieć za Madeuszem do Tajlandii i robić streamy. Jednak ostatecznie tego nie zrobił. Jako że Meduza nazywał się królem Twitcha, gdy był na samym szczycie, to gdy z tego szczytu zaczął spadać, ludzie wchodzili na jego stream i śmiali się, jak mało ma widzów. Co myślisz o tym, że każdy wbija i pisze z typa? I co myślisz o swoich aktualnych statystykach na Twitch? No. Nie widziałem tego shota. Obawiam się... szczerze najgorszego. Obawiam się szczerze najgorszego. Że on tutaj powie coś typu, że ma wyjebane na widzów i tak dalej. No to tak, co o tym myślę? No jest ogólnie nagonka na mnie, jest teraz hejt na Meduzkę mocny. Ja mam teraz ten moment, gdzie mnie nienawidzą. Ale na no. początku stycznia internet obiega screenshot, na którym Meduza pisze, że nie nadaje się już do prowadzenia streamów. Na swojej następnej transmisji... Kurwa, a ja tak kompletnie szczerze,
Ja sam trochę dokładam od siebie takich małych, kurwa, cegiełek trochę, takich delikatnych cegiełek hejtu, że tam, o, wczoraj TikTok, dziś YouTube, wszyscy twitchanie poproszę świeczkę w komentarzach, albo że przykro mi twitchanie, straciliśmy go, bo miał streama na TikToku. No ja też tam trochę, ale to takie podśmiechujki, nie? Wiesz, o co chodzi. Ale pamiętam, była taka sytuacja z rok temu, no z półtora roku temu, była taka sytuacja, że zrobiliśmy takiego, Wronek jeszcze jak był w YFL, to mi wysyłał screeny, jak wygląda czatu Meduski, gdy Meduska robił ten jeden z 20 powrotów na Twitcha i streamował CS-a i tam mu ludzie, zamiast pisać emotek z 7TV, to pisali emotki takie defaultowe, nie? Smork, Biblet Hump, Pogchamp, Komodo Hype i tak dalej. I pamiętam, że my kiedyś na streamie właśnie też tam robiliśmy pośmiechujki z tego, że haha, lol, patrzcie, nie ma 7TV, Kremu zrobił z tego shota, to poszło na TikToka i co, jakby, wiecie, dla nas jakby emotki 7TV, BTTV, FFZ to jest taki standard, tak? Takiego naszego community, naszej społeczności twitchowej. I co, i była taka akcja, pamiętam, że wchodzę sobie, że to poszło na TikToka, poszło całkiem viral, bo miał chyba tam z 80-90 tysięcy follow, przepraszam, nie follow, tylko viewsów, no i wchodzę sobie pewnego dnia na Twitcha o 3:00 i mi się wyświetla, że mnie zaobserwował Meduska oficjalnie, mówię, no dobra, wchodzę do niego na stream, a on tam do mnie, że co się kurwa ze mnie śmiejesz, że coś tam, że czegoś się ze mnie śmiejesz, kurwa, i że tak dalej. Tam w tle oni grali w CS-a chyba z Szeligą. Szeliga to mówił, że jakby ja bym był na jakimś fejmie, to by tam ze mną porozmawiał inaczej. A ja mówię, tak, chłopaki, to wy się spinacie jakieś podśmiechujki, kurwa, z tych zemotek? Mówię, no dobra, co, 1,30 m, 50 kilo ważę. A proste, że będzie startował do mniejszego, tak jak do Frania przecież też startował. I co? No i było tak. No i co, tam Meduska mówił, że no, że co, że trochę chujowo. No to co, no to ja mówię, no jak mu to nie pasuje, no to go przeprosiłem. Tego shota usunęliśmy, no i co, no i tyle, no. Jakby ja się zawsze z każdego podśmiechujkowałem i dalej będę. I pewnie dalej będę to robił, no. Tak jak na przykład co oglądamy, twoje 5 minut i co, i się podśmiechuję na przykład z Freeza, tak? Czy z kogoś, no bo my mamy taki, ja uważam, jakby miał opisać mnie i moje community, to bym powiedział tak, my lubimy się tak śmiać z ludzi we własnym gronie, ale to nie jest takie śmianie się, że my serio się z kogoś śmiejemy, tylko po prostu sobie tak właśnie podśmiechujemy się, ale dalej jakby szanujemy tych ludzi, nie? Nie ma czegoś takiego, że potem, nie wiem, komuś kurwa życzymy śmierci, czy cokolwiek takiego, tylko tak po prostu, wiesz, fajnie się podśmiejemy, ale nie ma czegoś takiego, że kurwa, kogoś nienawidzimy. Przegoniłem mamonę nieuczesaną w Twitch rankingu. Nie pierwszy raz chyba przeganiam nieuczesaną. Próbował udawać, że jest pełen pozytywnej energii, że wraca stary Meduza. Styczeń jednak zamknął na miejscu 73. Dziękuję za premika. Spowodowane było to faktem, że... Mam kontakt z Julią Żugaj? Teoretycznie mam. Streamował przez ten miesiąc zaledwie 37 godzin, czyli o 260 mniej niż przykładowo w październiku. Meduza miał dość, zrozumiał, że to community nie dla niego. I przyznaję, nie pasuje do Twitcha, dlatego buduje swoją społeczność tutaj i będę k***a robił po swojemu, jak im się nie podoba, to niech się ciągną i tyle. Próbował też streamować na YouTubie, tam jednak zbierał kilkuset widzów. Po 2,5 tygodniowej przerwie od Twitcha Meduza wrócił 6 lutego. Stream nazwał... A to niedawno! Znaczy no niedawno, no 2 tygodnie temu, ale still. Powrót króla Twitcha był po prostu smutny. O nie, kurwa no! On tym tytułem najbardziej zepsuł, nie wiem, mógł to nazwać szybki cesik, coś tam wieczór czy coś. Oj... No bo to wiadomo, jak community to odbierze, nie? Twitchowe. Fajne community ludzi, którzy na ciebie szczają i wyzywają cię na każdym kroku i śmieją się z ciebie, bo jesteś nieudacznikiem. JM, kiedy walka? Wytłumacz mi, dlaczego kłamałeś na tym challenge'u od Pateca. Jesus Christ. Meduza to ciekawy przykład, co może teraz się stać, kiedy osoba spoza community Twitcha nieprzygotowana spróbuje podbić scenę IRL. Tylko nieliczne grono osób będzie w stanie psychicznie dać radę. Co do Meduzy, to ten prawdopodobnie... Ale to co, myślicie, że ten film to spowodował, czy kichuj? Dziwna sprawa. Nie poradzi sobie po tym upadł. Jeszcze raz stracił swoje zasięgi i potrafił znowu... No to co? Meduzka teraz uciera nosa, kurwa, dla kostki. Interesting.